I am your father. Oh, hell no! Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik. Beta jest zakończona, więc postanowiłem troszkę o niej opowiedzieć. No i zapewne w komentarzach pojawią się właśnie takie określenia, że zawsze jest ten jeden, któremu się coś nie podoba, który szuka dziury w całym, krytykuje, prawda? No ale myślę, że też dzięki takim właśnie ludziom zaczynamy postrzegać, że no niestety nie wszystko jest takie piękne, no i powoli budzi się nas dzięki temu głos rozsądku, który myślę, że został też przytłoczony przez te wszystkie reklamy, przez ten hype sztucznie napędzany, przez odpowiednie oczywiście dobrane materiały. No i zapominając właśnie o zdrowym rozsądku, może się okazać, że znowu, no niestety, zostaliśmy nabrani, znowu grafika nie jest taka sama, jak nam pokazywali w reklamach, zapewniając, że jest to obraz z gry w czasie rzeczywistym, że gra no niestety znów ma błędy, które były w innych poprzednich produkcjach, a także nie jest na tyle interesująca, jak myśmy od niej oczekiwali. No i jak już właśnie wspominałem, postanowiłem właśnie temu jakby zapobiec, no i podzielić się moją opinią o becie Battlefront, która bez wątpienia myślę, że będzie jednym z największych tytułów wydanych w tym roku oraz będzie także dużym właśnie takim bodźcem dla wielu graczy, by sobie po prostu kupić lepszy sprzęt czy konsolę nowej generacji, żeby móc cieszyć się w pełni tą właśnie niezwykłą grą. No ale czy ta gra faktycznie jest warta i czas spędzony w becie jest wystarczający, by przekonać zwyczajnego gracza, jakim jestem ja, a nie fana Gwiezdnych Wojen, że właśnie pełna wersja jest warta jego pieniędzy, że będzie nas cieszyć? O tym właśnie opowiem wam w swoim materiale. W odróżnieniu od wielu ludzi, którzy zwariowali na punkcie tej gry tuż po ukazaniu się właśnie pierwszego trailera, ja byłem może nie sceptycznie nastawiony do tej produkcji, ale można powiedzieć ostrożny. No i postanowiłem zatrzymać właśnie swoją opinię do czasu, dopóki nie zobaczę więcej oraz w nią nie pogram. No i po kilku godzinach w becie mam naprawdę dobre wrażenia, no ale powiedzmy sobie szczerze, daleko mi jeszcze do totalnego zachwytu, no i niestety po becie pewne obawy mam. No ale zacznijmy może od tego, co gra, a raczej beta, robi dobrze, co mi się w niej podobało. Oczywiście na pierwszym miejscu dźwięk, jest to po prostu słuchowe arcydzieło, prawdziwa uczta dla fanów Gwiezdnych Wojen, no i dzięki właśnie tym wszystkim dźwiękom naprawdę czuję się tą przestrzeń, czuję się intensywność walki, wszystko brzmi tak, jak powinno, a może nawet i lepiej, no i dzięki właśnie temu wszystkiemu czujemy naprawdę cały ten klimat. No i oprócz tego dochodzą także efekty wizualne, które zapierają dech w piersiach, aczkolwiek 900p mogliby sobie po prostu darować na konsolach nowej generacji, bo to jest po prostu troszkę już nieśmieszne. Interfejs użytkownika bardzo czysty, bardzo przejrzysty. Myślę, że nie powstydziłby się go nawet sam Steve Jobs. Oczywiście różni się od tego, co oferują nam inne gry jak Battlefield czy COD, ale jest czytelny i bardzo szybko go opanujemy. Nie ma tam zbędnych po prostu przycisków. Oraz trzecia najważniejsza rzecz to połączenie. No i powiem szczerze, że zanim zacząłem grać, bardzo, ale to naprawdę się obawiałem, że jak im to wszystko wyjdzie, to właśnie całe zadanie, bo jak wiemy, DICE słynie z tego, że nie potrafi dobrze zakodować tego kodu sieciowego. Zresztą tego chyba nie muszę przypominać ludziom, którzy grali w inne produkcje online. A tu piękna zmiana, wszystko wchodziło tak, jak powinno i nawet jeśli chybialiśmy, to wiedzieliśmy, że była to nasza wina. Strzały po prostu wchodziły bez żadnych przeszkód, nie było żadnego zginięcia. Za rogiem może spowodowane było to, że pomimo, że nie ma serwerów dedykowanych do wyboru, to ta gra umieszcza nas tylko w serwerach w naszym regionie i dopóki wszyscy w party są z tego samego kraju czy kontynentu jak Europa, nie ma szans, żeby grać z przeciwnikiem ze Stanów czy z Azji, jak to zdarza się właśnie w innych produkcjach, jak na przykład Battlefield 4. Także tutaj w tej akurat kategorii należy się naprawdę wielki komplement.
duży plus właśnie za tą konekcję, bo jest naprawdę stabilna, a tym bardziej, że jest to faza beta i prawdopodobnie milion, ale to milion użytkowników właśnie sprawdza w tym momencie, czy sprawdzało. Tą produkcję i serwery chodziły bez żadnych zastrzeżeń, więc myślę, że tak samo nie powinno być problemów już w pełnej grze. No ale niestety mimo właśnie tych kilku rzeczy, które wymieniłem, które są na plus, problemy zaczynają się całkowicie gdzie indziej. No i pierwsze co, to są bronie. No i może to jest tylko moje odczucie, no ale niestety bronie, jakie są w tym momencie, jakie były dostępne, są po prostu nijakie. A w grze, w której mamy zamiar spędzić 99,9% swojego czasu, bo jak wiadomo, nie ma w niej kampanii, musisz po prostu być pewny, że broń sprawia nam zadowolenie i mamy radość z jej używania. Oczywiście jest wyjątek jak DH-17, ale cztery miotacze, które były dostępne, były zbyt podobne do siebie i brakowało im po prostu tego uczucia autentyczności broni, jak w innych broniach z gier o tematyce właśnie science fiction. No ale myślę, że akurat to jest tutaj spowodowane tym, że takie bronie, jakie występują, są właśnie w sadze Gwiezdnych Wojen, no i nie jest ich wina, że one są po prostu nijakie. Takie po prostu zostały stworzone w filmie i to zostało odzwierciedlone. Niemniej jednak może to mieć wpływ, jak postrzegamy grę i jak z niej czerpiemy radość. Miejmy nadzieję, że więcej broni będziemy mieli później do wyboru i będzie ona bardziej zróżnicowana. Następną sprawą, jaka mi się nie podoba, to nie podoba mi się sztuczność. Brak wizualnych uszkodzeń czy fizycznej przemocy po prostu na wrogach w rozgrywce online, a którą chyba najbardziej czucie w koopie, gdzie nie czuje się i nie ma się wrażenia zadawanych uszkodzeń przeciwnikowi. Strzelamy, oni się tak niby dziwnie otrząsają, żeby następnie upaść, no i dostajemy informację, że przeciwnik nie żyje. Gdzie w porównaniu na przykład do Battlefield 4, czy Killzone, czy Destiny, to jest po prostu troszkę takie nijakie. Owszem, dla obrony możemy powiedzieć, że tak samo jest w filmach Gwiezdnych Wojen, gdzie nie ma pokazanej brutalności. No ale mimo to czuję się taki troszkę pod tym względem niedosyt. No i największym problemem jest tryb Walker Assault, gdzie rebelianci muszą zabezpieczyć ablinki, żeby AT-AT Imperium mogły zostać zaatakowane. No ale niestety będąc po stronie rebeliantów jest to praktycznie niemożliwe, żeby mieć jakiekolwiek szanse z czworonożnymi chodzącymi czołgami Vadera. Owszem, można zrobić pewne szkody w szykach używając X-Wingów czy Snowspeederów, no ale ograniczenie pojazdów tylko do przypadkowych podnoszonych opcji użycia tych pojazdów praktycznie wyklucza całą grę zespołową, skoordynowane ataki, no i nie gra się za bardzo fajnie. Inny problem jest też to, że w pierwszych dwóch fazach ataku kampienie jest rzeczą powszechną i po prostu wpisane jest w rozgrywkę. Jedno co mi po prostu przychodzi na myśl, jak patrzę na to wszystko, to jest wojna pozycyjna. Owszem, można powiedzieć, że to wszystko można naprawić, no ale powiedzmy sobie szczerze, gdy gra ma się ukazać za miesiąc, to wątpię, czy cały rozkład mapy można po prostu zmienić w ciągu jednego miesiąca. Owszem, pewne zmiany przy odpowiednim pokierowaniu DICE może zrobić, ale tutaj akurat w tym trybie problem jest poważniejszy, bo cała mapa jest źle zaprojektowana. I nawet jeśli DICE uda się uporządkować wszystkie powyższe kwestie, czuję, że po prostu ten tryb ma zbyt mało troszkę takiej spontaniczności do zaoferowania, a która właśnie sprawia, że jakiś tryb staje się hitem. No i myślę, że większość ludzi właśnie będzie miało dość tego trybu już po kilkunastu rundach. Podsumowując, mój materiał o becie, niestety z jednej strony współczuję DICE, ponieważ jest oczywiste, że znowu musieli pójść na skróty, pewne kompromisy, żeby właśnie wypuścić Star Wars Battlefront na czas premiery nowego filmu. Problemem jest to, że tutaj właśnie w tej becie wyraźnie styl wygrał nad treścią. W porządku, nie grałem pełnej gry, bo to jest tylko beta, więc nie mam pojęcia, ile jeszcze treści w niej, znaczy w całej grze będzie, ale po tej wersji próbnej naprawdę nie mam ochoty ryzykować swoimi pieniędzmi i myślę, że nawet najbardziej zagorzali fani tej części jakoś się tutaj ze mną zgodzą, bo w tym momencie gra nie wyszła dalej niż poza to, co pokazywali nam na reklamach. No i niestety po odpakowaniu tego pięknego opakowania zamiast słodyczy czujemy może nie gorycz, ale miodem to nie pachnie. Ja wiem, że jest to beta, no i mam nadzieję, że się mylę, no ale powiem szczerze, że ja nie zamierzam ślepo jej kupować w dniu premiery, bo nie sądzę, że potwierdzą się słowa Jody, że moc jest silna w tej odsłonie.
Także mam nadzieję, że pełna wersja mnie rozczaruje, a do tego momentu wolę być sceptyczny, niż znowu po prostu dać się nabrać na przysłowiowe słodkie oczy. Także to by było na tyle w moim materiale, mam nadzieję, że on się podobał, piszcie swoje opinie i wrażenia z bety w komentarzach, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale.